O, cześć ponownie tutaj? Czyli co, zapewne muszę rozpocząć zestawienie najciekawszych naszym zdaniem wieści ze świata technologii fraz.pc.pl. A zaczniemy? Od wyczekiwanej przez wielu premiery smartfona, który od długiego czasu był tematem licznych spekulacji i przecieków, a przy tym wzbudzał ogromne zainteresowanie. Mowa oczywiście o Nubia Z9. Niemniej jednak, mimo tak ogromnej ilości doniesień, chińskiemu ZTE udało się zaskoczyć świat, prezentując sprzęt nie w jednej, a w dwóch odsłonach, czyli Max i Mini. W przypadku tego pierwszego mówimy o 5,5-calowym wyświetlaczu, ale niestety jedynie w Full HD, czyli plotka o 4K nie znalazła tu swojego pokrycia. Oprócz tego słuchawka wyposażona została w Snapdragona 810, wspomaganego przez 3 GB pamięci RAM typu DDR4, zaś na dane mamy 16 GB, które można rozszerzyć kartą microSD, a do zdjęć otrzymujemy 16 i 8-megapikselowe aparaty. Co ważne, to układ audio AK4375, który dostarczy obsługę dźwięku przestrzennego 7.1. Całość zamknięto w aluminiowej obudowie ze wzmocnionym szklanym tylnym panelem i tytanową ramką. A jeśli Wam się spodobał, to trzeba za niego zapłacić i to w Chinach około $400. Czyli nie jest źle, ale jeśli chcemy wydać nieco mniej, to za jakieś 240 baksów możemy nabyć 5-calowy wariant, który także dostarcza obraz w Full HD, ale jego serce jest nieco wolniejsze, bo do dyspozycji otrzymujemy Snapdragona 615, wspieranego przez jedynie 2 GB pamięci RAM. Pozostała już część specyfikacji jest identyczna, no może poza obudową, która dodatkowo ma wymienny tylny panel, a ten dostępny jest w przeróżnych wzorach. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Kiedy ta słuchawka zawita na inne rejony świata? Bo o tym producent nie wspomniał. Niestety premiera Nubi Z9 oznacza jedno, zamknięcie tematu spekulacji tego smartfona. Ale media szybko znalazły sobie nową zdobycz i być może niebawem będziemy ciągle słyszeć o innym chińskim producencie, a mianowicie o Oppo, który tym razem nie będzie jedynie starał się o miano króla najcieńszych smartfonów, gdyż jego plan jest bardziej ambitny i chce on spełnić marzenia osób o posiadaniu słuchawki, która będzie praktycznie pozbawiona ramek bocznych wyświetlacza. Takim sprzętem ma być model R7 i muszę przyznać, że wygląda to spektakularnie. Ale już po kilku chwilach patrzenia na fotki miałem wrażenie, że to po prostu świetna robota w Photoshopie i nie dowierzałem, aż zobaczyłem filmik. Jak Chińczykom udało się to uzyskać? Wszystko za sprawą ich nowej technologii, która polega na rozproszeniu światła, co dawać ma wrażenie ekranu zupełnie pozbawionego ramek bocznych, czyli takie kłamstewko, które sprytnie oszukuje nasze oko. Ale czy to ważne, skoro spełnia swoje zadanie? Zresztą, to i tak bardzo ciekawy sprzęt z ekranem 1440p i 64-bitowym prockiem od MediaTek. Więc czekamy na kolejne plotki. Natomiast innym szczęśliwcem, który obecnie podgrzewa łącza internetowe, to oczywiście LG G4, którego zdjęcia ostatnio przeciekły do sieci i szybko potwierdzono przez to, że lekko zakrzywiony profil zawita do nowego flagowca Koreańczyków, a cały design świetnie nawiązuje do całej serii. Natomiast port znajdujący się w pobliżu gniazda microUSB, który wzbudzał tak spore zainteresowanie, okazał się niczym innym jak anteną do cyfrowej telewizji. Z kolei rynkowy konkurent, czyli Samsung, powoli przygotowuje się do zaprezentowania zmodyfikowanej wersji Galaxy S6, która będzie przewidziana dla osób prowadzących bardziej aktywny tryb życia. No, ale skoro taki jest główny target, to można się nieźle zdziwić, słysząc, że jedną ze zmian obok wzmocnionej konstrukcji, slotu rozszerzenia pamięci i wydajniejszego akumulatorka ma być brak czytnika linii papilarnych oraz czujnika tętna. Nie wiem, jakie tęgie głowy siedzą w Samsungu, ale pozbawienie smartfona dla osób aktywnych fizycznie tego ostatniego elementu wydaje się być zajebiście logiczne. Ale okej, to tylko przecieki, poczekamy na oficjalną premierę i wówczas zobaczymy, jaki będzie werdykt. A tymczasem Samsung wypuścił aktualizację Androida do wersji 5.0, z której mogą już cieszyć się polscy posiadacze smartfona Galaxy S4. Aktualizacja rozpowszechniana jest przez tryb OTA i jeśli jej jeszcze nie otrzymaliście, to spokojnie.
Chwila cierpliwości Wam nie zaszkodzi. A skoro już tak mówimy o Samsungu, to w południowo-koreańskich mediach od jakiegoś czasu krążą plotki, jakoby firma chciała wykupić AMD. Tak, tego dobrze znanego producenta procesorów i kart graficznych. Rzekomo Samsung ma chrapkę do konkurowania z Intelem już nie tylko na polu układów do urządzeń mobilnych, ale także komputerów stacjonarnych. Oczywiście takie doniesienia nawet nie starają się komentować zainteresowani, ale trzeba przyznać, że choć tego typu ruch byłby sporym problemem ze względu na możliwość utracenia licencji przez AMD, jaką udziela Intel na produkcję procesorów x86, to jednak Intel może stracić na tym znacznie więcej, gdyż to AMD udziela Intelowi licencję na instrukcję 64-bitowych układów. Również patrząc na ostatnie coraz gorsze nakłady czerwonych na rozwój i badania, sprawiają, że firma praktycznie nie konkuruje z Intelem w segmencie procesorów. Dlatego wykup przez Samsunga mógłby nieco odmienić ten stan rzeczy, za sprawą możliwości finansowych, na które Koreańczycy narzekać nie mogą. Należy także zwrócić uwagę na to, że takie przejęcie mogłoby również namieszać na rynku kart graficznych, gdzie także AMD ostatnio gorzej radzi sobie z głównym rywalem Nvidia. Ale co się temu dziwić, skoro ledwie kilka dni od prezentacji Titan X w sieci już pojawiły się pierwsze plotki na temat kolejnego modelu od zielonych, przeznaczonego dla osób, którym, no cóż, nie widzi się wydawać 5000 na kartę. A jeszcze jak się okaże, że GeForce GTX 980T, o którym tu mówimy, nie będzie mniej wydajny niż wspomniany potworek, no to co, to będzie to naprawdę nie lada gratka. Okazuje się bowiem, że główną różnicą pomiędzy kartami ma być obecność tylko 6 GB pamięci VRAM zamiast 12, które to siedzą w Titan X. Rzekomo 980T będzie oferował pełny układ GM200 wyposażony w 3072 rdzenie CUDA, 192 jednostki TMU oraz 96 jednostek ROP. Co więcej, karta ma być o 10% wyżej taktowana i ostatecznie w grach może być nawet wydajniejsza niż Titan X. No ale to plotki, które jak sami wiecie nie zawsze znajdują pokrycie w rzeczywistości. A skoro już o tym mowa, to ciekawy jestem, czy potwierdzą się również słowa głoszone przez VRZone, które to twierdzi, że miało okazję przyjrzeć się dwóm nadchodzącym procesorom Intela 5. generacji z rodziny Broadwell, a mianowicie Core i7-5775C i Core i5-5675C. No i jak się okazuje, podobno układy te posiadają odblokowane mnożniki, pomimo tego, że zastosowano tu oznaczenie literką C, a nie K, jak to było do tej pory. W obu przypadkach wskaźnik TDP wynosi 65 W i znajdziemy tu dwukanałowy kontroler pamięci DDR3L1600 oraz zintegrowaną grafikę Iris Pro Graphics 6200, posiadającą wbudowane 64 MB pamięci podręcznej i DRAM, 48 jednostek wykonawczych i 128-bitowy interfejs pamięci. Core i7-5775C to flagowy czterordzeniowy model z 8 wątkami, którego bazowe taktowanie wynosić ma 3,3 GHz, a częstotliwość w trybie turbo wynosić będzie 3,7 GHz i oferować ma 6 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Z kolei Core i5-5675C dostarczy również 4 rdzenie, ale wykonujących o połowę mniej wątków, zaś jego częstotliwości taktowania to 3,1 GHz, które w trybie turbo osiąga 3,6 GHz, natomiast pamięci podręcznej dostaniemy 4 MB. No, nowe układy graficzne, procesory, ach, normalnie teraz pozostaje nam czekać na gry, które to wykorzystają. Ale do tej pory możemy pocieszyć się chyba jednym z nielicznych produktów, które otrzymały spore wsparcie na Kickstarterze i okazały się całkowitym wypałem. A mowa o Pillars of Eternity, który kilka dni temu miał swoją premierę i widząc zachwyty, w jakie popadają recenzenci, można uznać, że te zebrane ponad 4 miliony dolarów nie poszło na marne. Zaś twórcy dotrzymali słowa i stworzyli godnego następcę kultowego już Baldur's Gate. Z pochlebnymi recenzjami spotkała się także inna wyczekiwana premiera gry. Oj, nie mam tu na myśli zabawy w policjantów i złodziei, bo chodzi mi o Bloodborne.
Na uznanie zasługuje rzekomo bardzo interesująca fabuła, która idealnie wtapia się w znakomity klimat przy efektownej oprawie dźwiękowej. Co jest jednak najważniejsze, to fakt, że gra pozwala na blisko 50 godzin rozgrywki, co jest raczej dobrym wynikiem. A jak już jesteśmy tak przy grach, to pamiętacie pewnie wielką porażkę Google, któremu nie udało się nabyć serwisu Twitch poświęconego streamowaniu gier itd.? Tak? No to wszystko wskazuje na to, że wujkowi bardzo nie spodobał się ten pstryczek w nos i rzekomo już niebawem w sieci może pojawić się tak zwany YouTube Live, który to ma być właśnie konkurencją dla wspomnianego Twitcha. Rzekomo nad tym projektem pracowali najlepsi inżynierowie z doświadczeniem w technologii strumieniowania, tak aby stworzyć produkt najlepszy na rynku. Oczywiście Google nie skomentowało tych doniesień, ale jeśli są prawdziwe, to zapewne w czerwcu na targach E3 będą mogły znaleźć potwierdzenie. Niemniej jednak do przyszłych wideo newsów nie będziecie musieli czekać aż tak długo, choć z racji okresu świątecznego trudno mi powiedzieć, czy usłyszymy się za tydzień. Ale jakby się tak nie stało, to w imieniu swoim i całej redakcji fraspc.pl życzę Wam wesołych i radosnych świąt w gronie najbliższych. A z mojej strony to już wszystko. I do miłego.